Witajcie kochani, tu Adrianna i witam Was w kolejnym filmie z serii testów bardzo drogich kosmetyków. Wiem, że uwielbiacie tą serię i jest to już czwarty film z tej serii. Testowaliśmy już pomadkę za 200 zł, podkład za 1000, rozświetlacz za 300. Wszystkie te filmy znajdziecie tutaj, a w dzisiejszym filmie przetestujemy kultową maskarę marki Dior, czyli Dior Show, kosztującą ponad 100 zł. Jeżeli lubicie tą serię, to bardzo proszę zostawcie kciuka w górę oraz zajrzyjcie na mojego Instagrama, bo niedługo będzie się tam działo coś bardzo fajnego, a my zaczynamy, bo tym oczom przyda się maskara. Na początku chciałabym też wyjaśnić jedną sprawę, bo pod moimi filmikami z tej serii pojawia się dużo komentarzy w stylu: po co w ogóle testujesz te kosmetyki, skoro i tak wiadomo, że będziesz na nie narzekała, a tak w ogóle to pewnie są bardzo dobre, a ty tylko kłamiesz, że ci się nie sprawdziły. I słuchajcie, to naprawdę nie jest tak, że ja udaję, że tak naprawdę te kosmetyki mi się cudownie sprawdzają, a ja tylko tak na nie narzekam, żeby, nie wiem, robić jakieś show albo jakieś zamieszanie. Ja naprawdę bardzo bym chciała, żeby te kosmetyki się sprawdzały. Zawsze jak wkładam do koszyka te bardzo drogie produkty, to po prostu modlę się, żeby się sprawdziły. To jest dla mnie naprawdę bardzo nieprzyjemne, jeżeli kupuję rozświetlacz za 300 zł i okazuje się, że po prostu nie mogę go używać, bo jest bublem. Przeczytałam także jeden komentarz, który mówił: ale czego się czepiasz? Przecież kosmetyki nie muszą być idealne. I ja się z tym zgadzam, to nie jest tak, że kosmetyki muszą być idealne, ale jeżeli już kupujemy podkład za 1000 zł, rozświetlacz za 300 albo pomadkę za 200, to fajnie by było, żeby one były chociaż zbliżone do idealnych. Tak troszeczkę? No bo chyba za coś płacimy, prawda? I dla mnie takie gadanie w stylu: no hej, ale to jest marka, płacisz za markę, a nie za produkt, nie działa na mnie taki argument. Być może jest z mojej strony to bardzo januszowe, ale ja uważam, że jeżeli płacimy, to powinniśmy wymagać jakiejś jakości. Bo jeżeli widzę, że coś jest słabe i dużo lepiej sprawdzi się produkt za 10 zł, no to czemu mam tego nie powiedzieć? Bo jest drogie, no bez przesady. Tak więc ja zostaję przy swojej szczerości i przy krytycznym spojrzeniu na te produkty i przechodzimy do testowania, ponieważ już się nagadałam, a jak widzicie, mój makijaż nie jest do końca ukończony. Brakuje tutaj jakiegoś elementu na oczach. Ja wiem, że moje rzęsy są beznadziejne, ja nigdy nie osiągnę efektu lalki, ale w tym momencie moje rzęsy są w naprawdę dobrym stanie. Od miesiąca nakładam na nie odżywkę, więc jakiś efekt powinien być. I od razu wiedziałam, że jak będę testowała drogą maskarę, to to musi być ta, dlatego że nie wiem, czy wiecie, ale jest to dość kontrowersyjny produkt. Wiadomo, że ta maskara jest to taki klasyk, produkowany przez Dior od wielu, wielu lat. Przeczytałam także, że jest to ulubiona maskara supermodelek, więc nie powiem, przekonało mnie to. Ale ta maskara uczestniczyła także w skandalu, ponieważ kiedy marka Dior wypuściła reklamę z tym produktem i na tej reklamie znajdowała się Natalie Portman, to jej rzęsy były wydłużone do tego stopnia, że wiele krajów zakazało tej reklamy, uznając, że jest to zbyt duża ingerencja Photoshopa. Nie wiadomo, może to po prostu ta maskara jest taka cudowna. Albo mają dobrych grafików. Także jak sprawdzałam recenzję tej maskary, to były kompletnie różne. Jedni mówili, że jest to najlepsza maskara, jakiej używali w życiu, a inni mówili, że jest to śmieć, skleja rzęsy, wygląda strasznie i nadaje się tylko do kosza. Po odpakowaniu maskara wygląda tak. Wydaje mi się, że wygląda no tak dość normalnie. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się także, że jest tylko jeden rodzaj maskary Dior Show, więc jak wchodziłam do Sephory, udałam się do szafy Diora, to bardzo mocno się zdziwiłam, kiedy zobaczyłam, że tych maskar jest tam 10 różnych rodzajów i po prostu stałam i zastanawiałam się, którą wybrać. Sprawdziłam recenzję chyba każdej z tych maskar i wszystkie były bardzo podobne. W końcu poprosiłam o pomoc panią konsultantkę, powiedziała, że jej zdaniem ta jest najlepsza, powiedziała także, że wiele klientek po nią wraca. Jest to edycja Overcurl i w sumie test akurat tej edycji maskary Dior Show ma sens, ponieważ to właśnie ona uczestniczyła w tym skandalu. A wiecie, że jak skandal, to ja jestem pierwsza, żeby to przetestować. Tak więc już stwierdziliśmy, że opakowanie jest takie se. A teraz zobaczymy, jak wygląda w środku, jak wygląda szczoteczka. Szczoteczka jest tak fajnie wyprofilowana. Lubię to, lubię takie szczoteczki. Do tego jest z włosia i też chyba wolę takie włosiaste szczoteczki niż te silikonowe. Zapach nie ma jakiegoś konkretnego zapachu. I zaczynam nakładać, bo wiecie no, ile można gadać o maskarze. Na razie jest okej. Okay. Jestem nieprzyzwyczajona do tej szczoteczki, a nie chcę się pobrudzić, więc robię to dość powoli. Zobaczymy, jak sobie poradzi z dolnymi. Jedno, jak widać, pomalowane.
drugie nie. Widać różnicę? I maluję drugie oko. Już pewnie wiecie, co powiem. I owszem, jest fajnie, wydłuża, pogrubia, choć jak widzę, ma trochę tendencję do sklejania tych rzęs i tworzenia pajęczych nóżek. Jest spoko, jest naprawdę spoko, jak patrzę na te rzęsy. No widać, że coś się na tych rzęsach zadziało, prawda? No widać, że coś tam jest. Okej, mogę powiedzieć, podoba mi się. Jest okej, no jest spoko, zobaczymy, jak będzie się utrzymywała w ciągu dnia, choć wydaje mi się, że tutaj raczej nie powinno być źle. Choć w sumie mówiłam to samo o rozświetlaczu, a jednak okazało się, że było źle. Jeżeli jesteście ciekawi, jakiej maskary używałam wcześniej, to było Big Mascara Volume Oh My Lash Eveline i byłam z niej super zadowolona, ale mi się już skończyła, wysuszyła, więc no, zakupiłam to. No dobra, no zobaczymy, jak będzie. Kochani, błagam was, trzymajcie kciuki, bo już mam naprawdę dosyć tych drogich bubli. Tak więc ja lecę, mieszkanie potrzebuje posprzątania, pranie potrzebuje uprania i spotykamy się na update'ach. Kochani, minęło bardzo dużo godzin, odkąd nałożyłam tą maskarę. Jest godzina 22, więc myślę, że przyszedł czas na aktualizację. Nie robiłam aktualizacji w ciągu dnia, dlatego że nic się z tą maskarą nie działo, więc no wiecie, to nie jest pomadka, to nie jest podkład, to nawet nie jest rozświetlacz. No maskara jest, siedzi, jak się z nią nic nie dzieje, to spoko. I powiem wam, że ta maskara to chyba będzie mój pierwszy drogi produkt, który mi się w miarę spodobał. Pytałam się kilku osób, pytałam m.in. Patryka i powiedział, że daje ładny efekt, że bardzo wydłuża rzęsy, co prawda trochę je jednak skleja. No ale powiem wam, że ja w miarę lubię taki sztuczny efekt na rzęsach. Trwałość jest okej, wiecie, nic się nie skruszyło, nie zrobił się efekt pandy, no pod tym względem no nie mam do czego się przyczepić. Więc jeżeli macie sporo hajsu, chcecie wydać na bardzo drogą maskarę, lubicie przesadzony efekt na rzęsach, nie przeszkadzają wam troszeczkę posklejane rzęsy, to okej, wydaje mi się, że wam się spodoba. Ale jeżeli nie lubicie efektu takich sztucznych, posklejanych rzęs, albo po prostu jeżeli nie macie 159 zł do wydania na maskarę, co jest absolutnie normalne, to nie macie się czym przejmować, dlatego że efekt, który daje ta maskara, jest okej, ale to nie jest efekt niezastąpiony. Teraz jest mnóstwo maskar na rynku kosztujących 10-15 zł, ale nie zmienia to faktu, że jest to pierwszy luksusowy produkt, który mi się sprawdził, więc dziękuję, jeżeli trzymaliście kciuki. Tak więc brawa dla maskary Dior Show, wreszcie coś się sprawdziło, a jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i zajrzyjcie na mojego Instagrama. Ja idę się kąpać i idę do łóżka, bo znowu się robię jakaś chora, więc pa pa, do zobaczenia już niedługo. Jeżeli lubicie tą serię, to kciuki w górę. Pa pa.